spotkanie to było zupełnie przypadkowe. Najpierw uśmiech, potem słowo za słowem. Zaprosiłem ją na kawę. Mówi, że nie jest stąd, a ja dobrze znam Warszawę. Mówiła rzeczy ciekawe, ja słuchałem uważnie. Takie ładne dziewczyny pobudzają wyobraźnię. Wykazywała zainteresowanie, widać było wyraźnie, że chce coś zrobić z planiem. Mówiła, że tu się uczy i że tu zostanie. Dała mi telefon przed kolejnym spotkaniem. Widywałem ją często, nie bacząc na wydatki. Zapatrzony w oczy pięknej małolatki, wpadłem do siatki. Ściągnięty na mieliznę, wiesz, że nie było świata, gdy zdejmowała bieliznę. Ciągle rosły wymagania, nie była tania. Dobrze zrozumiałem, czego chciała od frania. Korzystała z zamieszania, nie kochania. Potem długie wieczory przy podzielonych zdaniach. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, dopóki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, dopóki kręci się pieniądze. Potem przyszedł ciężki czas, trochę kłopotów, różne rzeczy, na które nie byłem gotów. Ona szukała wyższych lotów, logik wakacji, dobry styl życia, kwestią interpretacji. Wiesz, jak to jest, czasem tracę rachubę, życie ciężko wystawia na próbę. Czasem nabije tubę, a czasem skarci, żeby sprawdzić, ile jesteśmy warci. Ona na to, że chciała chłopaka z klasą, najlepiej z S-klasą i takiego, co trzyma fason i szasta kasą jak Al Pacino, w wolnym czasie zapychając nos kokainą. Imprezy, restauracje, zegarek z drugiego stopu. Nie takiego dzieciaka, który słucha hip-hopu. Nie twierdzę wcale, że wszystkie są takie. Mi po prostu wychodzi czasem troszkę na bakiel. Trzymajcie się porządne dziewczyny z dobrym chłopakiem. Pieniądze to nie wszystko, czasem znika pakiet. Krótka historyjka rozegrana w dwóch aktach, chociaż troszkę zmieniona, to oparta na faktach. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, dopóki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, dopóki kręci się pieniądze. Cześć, mówi Franek, nie ma mnie w domu. Nagle wiadomość po sygnale. No cześć, kochanie, to ja. Wiesz co, jestem na tych wyspach, ja nie potrafię sobie teraz przypomnieć, jak one się nazywają, ale wiesz, są to takie fajne drinki czerwone z wisienką w środku. Słuchaj, całuję cię, pozdrawiam. Szkoda, że cię tu nie ma.